w jednym z wywiadów, które ostatnio czytałam z Tomaszem Kamelem, on powiedział, że kiedyś, dawno temu zobaczył ciebie w telewizji, a on wtedy pracował w radiu, to zapragnął robić to, co ty. Powiedz, miło słyszeć takie rzeczy. No bardzo miło. No, Tomek to ciągle powtarza, strasznie fajnie. To był też taki moment, że Tomek z tego radia, kiedy ja przestałem pracować w programie pierwszym, przyszedłem do innej stacji, to on właśnie tak jakby przyszedł na moje miejsce. To jest szalenie właśnie miłe, że to mogło tak się wymienić, że on ogląda, mówił, kurczę, chciałbym tam być. Siedział wtedy w Jeleniej Górze, pracował w radiu i te marzenia jego się spełniły. Super. To na pewno miło, jak się jest inspiracją dla kogoś. A kto dla ciebie jest inspiracją? Albo może na kim się wzorowałeś, kiedy ty zaczynałeś? To jest tak, że oglądałem i oglądam generalnie to, co się dzieje na świecie. Niewątpliwie takim inspirującym gościem jest Jay Leno, który ma program od wielu, wielu lat, codzienny. I gdybym powiedział, że tak chciałbym mieć takie marzenie telewizyjne, no to byłby program taki właśnie późno-wieczorno-nocny, weekendowy program połączony troszkę z kabaretem, z takim fajnym, ciętym humorem, z ciekawymi, śmiesznymi, a czasami bardzo poważnymi rozmowami. Prestiżowy program z występami największych gwiazd. Program, do którego no, każda gwiazda polityki, show biznesu, kultury chciałaby przyjść. A czy robisz tak zwane postanowienia noworoczne? Robię. W zeszłym roku zrobiłem, że nie będę odbierał telefonu po 20. Nie udało się. A w tym roku wczoraj sobie postanowiłem, że wrócę do drukowania, ponieważ to była wielka moja pasja, troszkę zaniedbając z braku czasu. Teraz też tego czasu nie ma, bo kalendarz jest wypełniony. Właśnie pół roku to już jest wypełnione kolejne. Ale chcę wrócić, nawet jak gdzieś będę jechał w Polskę, to żeby mieć w samochodzie sprzęt i po prostu w jakichś akwenach ponurkować. Żeby tak mieć czas tylko dla siebie. To życzę, żeby wszystko się spełniło, co sobie zapragniesz i zaplanujesz. To też życzę wszystkiego najlepszego na nowy rok, bo to już nie wiem, czy mogę. To dobrze, to życzę wam... Życzę wam, żeby nasz wzrost gospodarczy był no może na tym poziomie 4%, chyba się nie uda. No i życzę 365 pięknych, wspaniałych, panoramicznie uśmiechniętych dni. Pozdrawiam, Krzysiek.